od powstania Solidarności, czyli od sierpnia 80 roku, a tam pojechał z własnej woli i zaczął i robił nam zdjęcia. I od tego czasu no nie zdradził tych ideałów, a poczuł, że ma zobowiązanie wobec tego, co się tam stało, aż do ostatnich lat swojego życia. Zmarł 2 lata temu. Opowiedział się po stronie Lecha Kaczyńskiego, płacąc cenę, będąc odsuniętym, a ze swoim dorobkiem wielkiego fotografika i fotografa mógł być fotografem salonu. Jest taka ulica Czerska w Warszawie, na której redakcja się mieści. Ja nie będę reklamował tego dziennika, bo nie warto. I zdecydował na drogę uczciwości, prawości. I ten film jest o nim i o tym, co się stało od 80 roku w Polsce. Nigdzie nie pokazywany. Zaprosiłem do tego filmu kilka osób, osób szczególnych, które na ogół nie występują w filmach. Barda Solidarności Jana Krzysztofa Kelusa. Miesiąc przed śmiercią wspaniałego pisarza polskiego Marka Nowakowskiego, wybitnego fotografika Adama Bujaka i Stanisława Markowskiego, również wybitnego fotografa. Tak się składa, że wszyscy bardzo krytycznie oceniali naszą rzeczywistość, rzeczywistość od 1989 roku, a tą od 8 lat tym szczególnie. I film jest o tym. Ale bohaterem filmu jest Eros Misiołek. Bardzo zapraszam serdecznie. Robi wspaniałe zdjęcia i te zdjęcia zostaną. Jest takie jedno szczególne zdjęcie księdza Jerzego Popiełuszki. No tak, dziękuję. Zapraszam bardzo. Jestem bliski chyba dlatego, że mimo tego, że tak się od siebie różniliśmy, no, on robił co innego, ja próbowałem śpiewać, on fotografował. Ja chodziłem w owych obdartych swetrach, on w tym swoim krawacie, a mimo wszystko jest coś takiego jak u zapomnianego Rudyarda Kiplinga, gdzie jest to poczucie, że ja i ty jesteśmy z jednej krwi. I takie mam o nim myślenie, że pewnie przez to, że wybrał niezależność, że nie. Niezależność ponad wszystko, ponad zmianę czasu, ponad zmianę władców, ponad zmianę tych, którzy rozdają konfitury.